Cześć, witam wszystkich. Na dzisiaj przygotowałem dla Was recenzję cygara od Felipe Gregorio. Mowa tutaj o cygarze Fusion. W ostatnich latach Felipe Gregorio znany był z paru dobrych cygar, paru cygar średniej jakości i dużej ilości kiepskich cygar, jak chociażby cygara Frank's Way, które w zamyśle miały być hołdem dla Franka Sinatry. No, podejrzewam, że pan Gregorio dostałby propozycję nie do odrzucenia, gdyby jeszcze Frank Sinatra żył. Okej, co mogę o nim powiedzieć? Po pierwsze, okryte jest liściem habano. Po drugie, filler i binder to Nicaragua. A po trzecie, nie jest piękne. Sporo luźnych miejsc pod okrywą. Okrywa ma na sobie ileś dyskoloracji, różne odcienie brązu, sporo kropek po chlorofilu. Tak jak mówię, piękne to ono nie jest. Pierścień mi się całkiem podoba, pomimo tego, że nie robi wrażenia, ale podoba mi się po prostu design. Jeżeli chciałbym być miły, powiedziałbym, że okrywa pachnie łanami polskich zbóż, a jeżeli chciałbym być złośliwy, powiedziałbym, że jedzie świątecznym siankiem. Okej, co mogę powiedzieć jeszcze? No format, który przed sobą mam, to torpeda. Pudło tych cygar można kupić nawet za 30 parę dolarów, więc zdecydowanie jest to półka ekonomiczna. Okej, to tyle może o samym cygarze. Jako akompaniament do cygara wybrałem sobie belgijskie Amber Ale, dosyć mocne piwo z nutami karmelowymi domowego wyrobu. Otwierać będę gilotynomią, a odpalać zapalniczką kolibri typu Jet. Okej, to tyle na razie, wracam za parę minut. Okej, zacznę może od tego, że cygaro było dosyć delikatne. Przy próbie obcięcia kapturka popękał po prostu. Po odpaleniu pierwsze smaki, po pierwszych puchnięciach to sianko. Takie świąteczne sianko, takie dokładnie jak wkładamy sobie 24 grudnia pod obrus. Może odrobina cedru, może odrobina miodu, ale już naprawdę się doszukuję. W sumie nie powinno mnie to dziwić, cygaro ekonomiczne. Cygaro ekonomiczne, więc fajerwerków nie mam prawa oczekiwać, ale mimo wszystko początek jest dosyć rozczarowujący. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać. Przez całą pierwszą tercję smakiem podstawowym było sianko. Jest tutaj też obecna taka słodycz, taki produkt miodopodobny. Spala się w miarę równo taką falą. Samo się koryguje, ale nie jest to nic niezwykłego przy tak lekkim cygarze. To, co jest niefajne, to że niemiłosiernie pruszy. Pruszenie to jest coś takiego, kiedy od zwartego białego popiołu odrywają się Wam drobne fragmenty i latają wszędzie dookoła. Łagodnie mówiąc, nie jestem zachwycony. To, co jest tutaj też nieprzyjemne, to jest delikatna kwaskowatość, która gdzieś tam jest, ona tam daje o sobie przypomnieć w momencie, kiedy weźmiemy większego pufa. No i co powiedzieć, no dotrwa myślę jakoś do końca, chociaż przyjemności z tego palenia jest naprawdę niewiele.
Po 2/3 cygara, no nie powiem, że cierpię, no ale przyjemności z palenia nie mam praktycznie żadnej. Siano i jeszcze raz siano. Może kropla jakiegoś miodu wrzosowego, ale to jest tak troszkę na otarcie łez. No co, mogę powiedzieć dobrego o tym cygarze. No, spala się w miarę równo i szybko. To jest dobra rzecz w tym wypadku. No, równo się spala, popiół pruszy, lata na lewo, na prawo. Popiół jest też bardzo niestabilny. Rekomenduję usuwać co chwila. Na ten moment cierpliwie wyczekuję końca. Tak to teraz wygląda. Nie kończę trzeciej tercji, bo cygaro jest w dużym skrócie nie do zniesienia. Zrobiło się miękkie, gąbczaste, do granic absurdu wręcz. Już teraz mogę powiedzieć, odradzam, nie polecam, nie dotykać. Tutaj apagę satanas, jedna wielka tragedia. Powiem tak, może to cygaro i kosztuje 30-40 dolarów za pudło, ale nie dałbym nawet 5. Po prostu coś strasznego. Co mogę powiedzieć? No, pierwsza tercja, która jeszcze nie była tak nieprzyjemna, jej można wystawić ocenę 7 na 10. Nawet nie wiem, czy to nie jest odrobinę naciągane. Druga tercja. No dobra, niech będzie to 5,5 na 10. Trzecia tercja to już tylko jakaś marna czwóreczka. Za wygląd cygaro to może dostać siódemkę, za spalanie no może dostać i 8, za stosunek ceny do jakości. To jest ciężko, bo ciężko jest ocenić cygaro, które jest niesmaczne, niedobre, generalnie totalnie do bani, bo tak jak wspomniałem, może kosztować nawet i dolara za sztukę. Co z tego, jeżeli jest po prostu niesmaczne? Także pojadę tutaj nisko. Stosunek ceny do jakości, pomimo tych 30 dolarów za pudło, 6 na 10. I taka będzie końcowa ocena. 6 na 10. To jest taka mniej więcej średnia ze wszystkich ocen. I tak jak mówię, Felipe Gregorio Fusion odradzam, nie dotykać, omijać szerokim łukiem. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim. Piotr Kwiatkowski, jeżeli spodobała Wam się ta recenzja, polecam moją stronę internetową www.cigarblog.pl. Znajdziecie tam więcej recenzji w wersji wideo i pisanych. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia kolejnym razem.